możesz jeszcze raz pomachać? Z cyklu Jezioro Bajkał, jakiego jeszcze nie znacie, Ala właśnie stwierdziła, że ma wrażenie, że siedzi w sypie. Właśnie zorganizowaliśmy nasz pierwszy postój, jemy obiad, Marcin pracuje nad wodą, ale żeby nie zostać głodny, na razie dala, że tak powiem, brzydko marmoladę. Pełnymi garściami. Cały ten, pół kilo zje. Pół litra zje. I pół litra, no. I luz. To jeszcze dzisiaj. A tutaj jest ta konserwa, którą przed chwilą generalnie rozsmarowaliśmy łyżką. No i co więcej byście powiedziały i powiedzieli? Że wyrzuciłam papier toaletowy w krzaki. Ale nie miała żadnych skrupułów i wyrzuciła papier toaletowy w krzaki. Czemu? Czemu? No jak ci powiedziała, no ona ma wrażenie, że siedzi w syfie. Jedzcie sobie, w ogóle jest fajnie i zabawnie. Ale nie wyglądasz na zadowoloną. Ala, odwróć się w tą stronę. Nie chce mi się wstawać. Dobra, się skończy, babci sranie, idziemy po drzewo. Ale jak? Tu wody, go wypuść. A co jeszcze go szukam? No dobra, ale zwykle. Dobra, dawaj ten, dawaj ten. Kaszę. Daj sobie. Nie, to dobra. Kaszę. Mamy czas. Tak, upadki. Pierwsze ognisko nasz. Kto to wie? Tak jest. Chińczycy robią tak. Jedno urywają, drugą urywają. Skrzydełeczką. I jedzą. Wszystko ma. No to w kubku, nie? Nie, kubek. Masz, Ala, kubek? Jedną łyżkę. A to my wszystko zjemy. Jak nie zjesz, to jedną ci łyżka. Wnoszą. Jedną łyżkę. A mi to niedobre. Jedną łyżkę. A mi? Jedną łyżkę. Jedną łyżkę. Jedną łyżkę. Mamo, mamo, jedną jesteśmy łyżka. Głodne. Kapitan mówi, kto chce, kto nie chce. To jest za pełny kubek. Za pełny kubek. Dowódca mówi, kiedy jest pełny kubek. Łyżka. Łyżka? Ostatnia miała być. Dobra, sprawiedliwość też musi być w kompanii. Wychodziła, pieśniu zawadziła, pra stipnowa sizowa orła, pra того, которого любила, про того, чьи письма берегла. От Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Что это его? Ваши дни пучели. Nie wiem, ale jak szukali wrażeń, to je po prostu znaleźli. Stary, prawda? Ja tą Czeczenię to ja znam od postaw. Ja przeczytałem książki tych dziennikarzy, fotoreporterów, którzy tam byli. Nawet na YouTubie możesz telefonami nakręcone przez zamiast. A której części Rosji jest to Czeczenia? To jest na tym, na Kaukazie. Kaukaz? Kaukaz. Kaukaz. O. To jest ten. Pod starym się to jest Piotrogród chyba. Pod Piotrogrodem tam jeszcze na południe bardziej. Jak na Morze Czarnym by się jechała. W tych rejonach. No to oni, wiesz, ja w końcu faktycznie... Małe pasterko wielkości Irlandii. Nawet mniejsze, nie?
Wyrzynają ich. Dobra. Człowiek, ja oglądałem film nawet kręcony przez Rusków telefonami, przez tych młodych żołnierzy. Z tym, co teraz nagrywam, będziemy pretendować do wyłonienia roku. Prawda? To trzeba było nagrać to, jak ja się nachyliłam, wyszłam z namiotu, nachyliłam się i kropka potu spadła mi na namiot. Agata? Nie. Wyłonienie roku 2011. Wyłonienie larwy. Nie wiem, ale w każdym razie tak. Cholernie tutaj w środku już gorąco. Ale my się nie boimy. Jest godzina, nie wiem, która? W 10. W pół do 10, tak? Jest już tak gorąco. O 8 było gorąco. O 8 już było gorąco. Za 15, trzecia zaczęli gadać. Ja tu krzyczę. Kto zaczął gadać? No ci. Ja nie wiedziałam, czy oni się ruszają, czy się nie ruszają. Ale słyszę, że cały czas z jednego miejsca dochodzi głos, więc mówię cicho, nie są. Nie, i krzyczę, Jacek, a Jacek nic. Co ty, ja spałem jak zrżnięty w ogóle. Marcin to by mi burknął. Śpi? To więc w ogóle się nie pytałam. Co to, że się mnie pytała? Tutaj powiesiliśmy swoje jedzenie, żeby coś może nie przyszło w nocy nam nie zżarło. Z cykli nieemitowane musimy powiedzieć, że nad Bajkałem w wielu miejscach, jak widać, jest straszny syf. Nie wiem, często pewnie tutaj robią imprezy, masa butelek po wódce i masa śmieci. Typowi Rosjanie. Ten samochód ciągnie drugi samochód jest tutaj. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, żeby jeden samochód ciągnął drugi na tak długiej linii. A tak w ogóle to szczyt chamstwa, wszędzie butelki i jeżdżą samochodami po plaży. Terrorysta to nimi mogą mówić. Terrorystą największym jest Bush i Putin. Mm-hmm. Nawet gdyby coś się stało mnie w nocy, to ja tak będę wiedział, jak będę pomóc bez tego. Bez telefonu. Co mówisz? Coś? Nie, co ty, nic nie dało rady. To ciemno. Przyłóż sobie latarkę do twarzy. O, Ala nocą. Wcielenie Ali. Tak, teraz tak. Nagrywam to, że tak szczerze powiedziawszy, to wytnę to później. W związku z czym myślę, że będziemy stąd spierdalać w podskokach. Marcin złapał już dwa kleszcze na swojej nodze. Mnie wpieprzają komary żywcem. Zobaczyliśmy zachód słońca, zresztą jest bardzo piękny, muszę przyznać. Jezioro również. No aczkolwiek mamy pewne priorytety, w związku z czym myślę, że podjęliśmy już decyzję, w związku z czym zwijamy się stąd szybciej, niż żeśmy stąd niż żeśmy tutaj przyjechali. Ja jeszcze decyzji nie podjąłem, dopiero myślę. Ale no to wrócisz sam. Teraz nagrywam różnicę poglądów. Zobaczymy. Jutro rano.